Siemanko, ja jestem Tymon. No i niedawno w mojej szkole odbywała się taka impreza, której był pokaz talentów. Zgłosiłem się, żeby wystąpić ze sztuczkami. No i pokazałem pokaz. Trochę głupio to brzmi, wiem. Ale chciałbym wam dzisiaj to pokazać, bo był Dave, mój kamerzysta, przywiózł gimbala. Wszystko jest nagrane. I jeszcze mam taką prośbę, żebyście pisali pytania w komentarzach do mnie. Ponieważ jednym z punktów odcinka specjalnego na 5000 subskrypcji będzie Q&A. No, a teraz już zapraszam was do oglądania mojego pokazu. Jest gotowy, będzie to pokaz iluzjonistyczny. Obserwujemy bacznie, boże, rozszyfrujemy, jak Szymonowi udaje się wprowadzić nas w świat magii. Zaczniemy od czegoś, myślę, że szybkiego, jedynostego. Więc mamy taką chusteczkę. Myślę, że każdy widzi. Wkładam ją tutaj. Raz, dwa, trzy, wszystko jest. Znaczy nie, nie ma, sorry. Nie, gdzieś ją widziałem. Coś, o, dobra, jest. Teraz możemy zrobić solo. Wsypię sobie trochę. Tak. Wyjść. Uwaga. Brawo, moi drodzy! Jak on to zrobił? No właśnie, tu podpowiadają mi, że nie wiedzą. Ja wiem. Teraz coś. Myślę, że wiele osób kojarzy ten trik. Mamy trzy sznurki. Lewo. O, dobrze, dobrze już. Ręce puste, oprócz sznurków oczywiście. I tak. One nie potrzebują żadnych jakichś tam, nie wiem, dodatkowych rekwizytów, jakby to powiedzieć, bo wszyscy widzą, że są trzy sznurki, które są równe czy nie? Nie. Na pewno? Oczywiście. No dobra, może jednak są równe. Ale tu nie można. Jeden sobie odłożę. Ale dwa sznurki będą nam potrzebne kiedy indziej, to sobie zrobimy jeden. I najważniejsze w tym triku są końcówki. Ktoś wie, gdzie są końcówki? Tutaj? Nie, tutaj, okej? Okay? Brawo, 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 moi drodzy! Jeszcze jedna szansa wam dam. Czyli tak, pamiętacie, gdzie były końcówki? Nie, tutaj przeskoczyły, okej? Okay? Można tak obracać, albo można z powrotem zrobić z tego jeden. A drugi oczywiście mam na szyi, ale najważniejsze są końcówki, czyli tak na serio mamy tutaj trzy sznurki, które mają mniej więcej równą długość, prawda? Dobrze, ale jak ja powiem 3-4, wszyscy krzyczycie puść, to ja puszczę tutaj, tak żeby się obróciły. 3-4. Puść! I teraz znowu mamy trzy sznurki o różnych długościach. Teraz idę do stołu dla jurorskiego. To będzie trik, w którym trzeba obserwować tego oto króla, okej? Okay? Uwaga, król jest tutaj, zawsze musicie wiedzieć, gdzie jest, bo może się pojawić gdzieś indziej. A więc tak, użyjemy do tego, proszę tam bardziej z tej strony, żeby nie za mną, dobrze? Użyjemy trzech kart. Król jest po środku, prawda? Mieliście stanąć tutaj za nami, więc stańcie. Co? A teraz gdzie jest król? W środku. W środku? Okej, okay, wystaw tak dłoń, proszę. Zobacz, króla odłoży ci tutaj. Gdzie powinien się teraz znajdować? Nie, jest tutaj, okej? Okay? A ty masz ósemkę. To nie? To teraz na przykład ty wystaw dłoń. Ósemkę odłoży ci tutaj. Uwaga, poczułaś coś? No właśnie. Ale dobra, myślicie, że ja sobie jakoś podmieniam coś ten, więc włożę króla do kieszeni, żebyście widzieli moment, kiedy miałbym po niego sięgnąć i go podmienić. Okej, okay, proste pytanie. Jaka to jest karta? Król. No ósemka, jeszcze nie sięgnąłem do kieszeni, prawda?
Ale chwila, chwila nieuwagi i możesz spróbować tam, że jest to już król. A w kieszeni znajduje się ósemka. Ja nie wiem w ogóle skąd wzięła się ósemka. Mózg mi rozwaliłeś. Rozwaliłem system. Dobra. Co? Mam teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kart. Rozdzielimy je na czerwone oraz czarne. Tak? I tutaj mamy 4 czarne i 4 czerwone karty. Bez czarne karty. Może je tutaj. A tutaj mamy 1, 2, 3, 4 karty czerwone. Ale czy na pewno? Bo ja tutaj widziałam gdzieś kartę czarną. Właśnie. I drugą czarną. I trzecią czarną. Okej. Ale widziałem tutaj też, że wszystkie karty są czerwone. Właśnie. A to jest na drugiej kółce? No właśnie. Skoro tutaj mamy karty czerwone, to chyba na dolnej kółce powinny być czarne, prawda? Tutaj mam czerwone karty. To tutaj powinny być czarne na dole. Ja już się w sumie pokupiłem. Gdzie powinny być czarne, gdzie czerwone? Ktoś ma pomysł? Ktoś ma pomysł? Na górze czarne. Dobra. Bo ja, bo mi się wydaje, że te karty są poukładane na czerwone. Myślę, że to będzie już koniec. Nagradzamy brawami Tymona. Zaskoczył nas wszystkimi sztuczkami. Brawo, brawo, brawo. No i tak właśnie wyglądał mój pokaz. Jeszcze przypominam o tym, żebyście pisali pytania do mnie. I teraz ja już się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć, 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 cześć.